Kochani, no Kudek będzie sobie tu kręcił kolejne cyfry, na razie ma 135. Ja idę, kochani, po tamtej stronie wiaty, stamtąd będę mógł spokojnie robić zapis meczowy. W pierwszym meczu gramy przeciwko dziewczynkom z Lubina. Pozdrawiamy przy okazji tego filmu nasze dwie wspaniałe przyjaciółki z Lubina, Groszka i Pole. One były z nami, przypominam, na obozie Regio Sport, Regio Camp w Bełchatowie. Kochani, na ten obóz serdecznie zapraszamy wszystkich Was. W roku 2019 będziemy, kochani, z Szawełkami w Bełchatowie 9 lipca, także jak macie kalendarze, to sobie poplanujcie. Zapraszamy serdecznie. Miejsca jest około 60. Wiemy, że sporo z Was już jedzie. Większa część tych osób, jak nie wszystkie. No to super, Kudziu, dobra próba. Teraz Ty se próbuj, a ja idę już do meczyku, tak? Nadia, zobaczcie, losowała piłkę bądź stronę. Mecz się zaczyna. Chwilę urwę komentarz, żeby tu nie przeszkadzać. Idziemy tam, kochani. Stamtąd będziemy robić zapis. Gramy po 6. Chyba troszkę mniejsze boisko od tamtego. Nasze ustawienie. Brawo, Nasiu. Świetnie. Gęsto trochę, ciasno. Piękny gol, ładne dośrodkowanie, ładna główka, piękna akcja, kochani. No, no, no. Brawo, Nasiu, ładnie rzucone, brawo, koleżanka, ładny gol, kochani. Super, oglądamy dalej. 1-0, mogło się to naprawdę bardzo podobać. Kodek, kochani, przerwę od kapkowania ma w tej chwili, chyba na przyrządach. Poszedł na siłownię. Cały Kudełek. Piękne było, ładne, naprawdę. Kochani, komentarz ubogi, ale nie chcemy przeszkadzać, jesteśmy blisko linii, tutaj pani trener prowadzi drużynę, podpowiada dziewczynkom, kochani, układa na boisku grę, także nie chcemy tutaj jakby swoim komentarzem tego zakłócać, dlatego skupcie się na oglądaniu. Ja tylko chciałem pozdrowić serdecznie wszystkie dziewczynki, kochani, grające w piłkę, kochamy bardzo. Dziewczynki w tej aktywności, słuchajcie, z nami na obozie w Wawrzkowiźnie było sporo dziewczynek, także zachęcamy Was do obozu w przyszłym roku. Tak jak mówię, z Fame Gol Lubin mieliśmy też Pole i Groszka, kochani. Zobaczcie, dziewczyna się fajnie tam przebija w tej ciasnocie. Myślę, że przy tym małym boisku jednak chyba po jednej zawodniczce mniej byłoby to ciekawe, bardziej ciekawe widowisko, nie byłoby takiego chaosu, który oglądamy. Byłaby wtedy bardziej techniczna gra, a tak naprawdę, kochani, to jest taka aktywność, którą średnio lubię. Zobaczcie, tutaj jest momentalnie podwojenie, potrojenie. Jeszcze Nadia odegrała. Nie zdecydowała się na strzał, kochani. Odegrała fajnie piłkę tutaj koleżance na przedpole, ale myślę, że już miała bardzo ostry kąt, kochani, nawet na swoją lewą nóżkę. Także przy okazji tego spotkania zapraszamy Was do Bełchatowa na obóz. Już wiemy, że to na pewno będzie 9 lipca, także możecie spokojnie sobie... Brawo, świetnie, Nasiu! Nie szło w środek bramki, ale ładna próba.
Zdaje się, że właśnie pani bramkarz tą piłeczkę, kochani, sparowała na rzut rożny. Poprzedni rzut rożny Nadia zakończyła pięknym dorzuceniem na główkę. Z tego nam się otworzył wynik spotkania na 1-0. Mówię, no troszkę chaotyczny meczyk, kochani, ale to wynika z ciasnoty, jaka jest, kochani, jednak na boisku. Troszkę większe boiska. Być może to jest zalecenie Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo to on patronatuje tym zawodom. Są wytyczne związku, kochani, co do rozmiaru, wielkości, czasu gry. Natomiast to moje subiektywne odczucia, kochani, boisko jest troszkę maławe, ciężko o grę techniczną, dlatego że tutaj nie ma zjawiska podwojenia, a jest wręcz potrojenie, czy nawet jeszcze bardziej. Zobaczcie, o, teraz się troszeczkę jest miejsce rozpędzić. Zobaczcie. Ach, kochani, fajna akcja, ładne dośrodkowanie. Także Polusiu i Groszku, serdecznie Was pozdrawiamy. No, sport składa się z rywalizacji i taką właśnie dzisiaj oglądamy. No, na razie prowadzimy w tej rywalizacji, natomiast no, mecz jakby, myślę, nie jest widowiskiem w jedną stronę, dlatego że ładnie Nasia tutaj zmieniła stronę. Troszkę próbujemy rozciągać w tej gęstwinie, ale to musi działać w dwie strony, dlatego że zobaczcie, już tam jest pięć zawodniczek na 2 metrach kwadratowych. Jakby my już troszeczkę w innej piłce funkcjonujemy z Nasią. Jesteśmy już na dużym boisku. Gramy tam, gdzie jest naprawdę dużo miejsca. Brawo, ciężko się Nasi przebić. Fajna, fizycznie wysoka, duża dziewczynka, ta z ekipy z Lubina. Ta przebitka się Nasi nie udała. Świetnie. Mówię, ciasna, kochani, ciasna ta piłka tu jest, naprawdę mocno przechwytuje Nasia tą piłkę. No, koleżanka ją cały czas czyta do tej lewej nogi, Nasia uparcie próbuje ją przejść od lewej nóżki. Ja nie wiem, czy koleżanka też może jest lewonożna. Fajnie, defensywnie tam koleżanka gra, nie daje porobić Nasi to, co Nasia chce. No, my cieszymy się, kiedy mamy możliwość pogrania z naprawdę fajnymi rywalami. Jak wiecie, nie lubimy meczów po 8-0. Może to byłby ciężki mecz na 8-0, kochani, bo tu jest po prostu za ciasno. Zwróćcie uwagę, że tu strzałów jest jak na lekarstwo. Tak naprawdę, słuchajcie, światło bramki. Widzieliśmy chyba jeden czy dwa strzały, z czego no jeden zakończył się golem po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Natomiast no, wypracować, kochani, sytuację. Patrzcie. I... No naprawdę nie jest ciężko, nie jest łatwo, kochani, strzał w takiej gęstwinie oddać. Mecz jest fajny, aktywny, na pewno jeszcze inne doświadczenie. Natomiast patrzcie, piękna akcja. Tak, popracujcie jeszcze, rozklepmy to. Patrzcie, druga strona, ale szkoda. Asia stała sama na wprost pustej bramki, koleżanka z tyłu 23 stała sama. Natomiast no, nam się dobrze mówi, one mają minutkę na podjęcie decyzji, kochani, a jeszcze mówię, w tamtej ciasnocie dużo przypadkowości jest. Zobaczcie. I co? I to może być bramka. Nie, kochani, mamy szczęście, dlatego że tak naprawdę... Oj. Ale się udało. Jest od razu uśmiech. Z wyprowadzenia, kochani, gole w tej kategorii wiekowej wpadają naprawdę często.
Widać, że mamy zawodniczkę z pola, kochani, na bramce. Piękna akcja i teraz zmieniamy stronę i to gol jest. Ja cię kręcę, no ta dziewczynka jest z tyłu niesamowitym obrońcą. Natomiast oj, Nadia, szkoda, że nie z prawej. Oj, jakby z prawej to byłby, myślę, gol, kochani. Natomiast w tym momencie te pół kroku kosztowało nasie ustawienie bramkarki. Zobaczcie, jakie to ważne być dwunożnym i ufać swoim obu nóżkom. Nasia jest lewonożna, jak wiecie, natomiast no, tutaj z prawej szpic i bramkarz nie zdążyłby się ustawić. To jest ten ułamek sekundy, który, kochani, decyduje często o powodzeniu akcji. Natomiast taka, mówię, przypadkowa troszkę ta piłeczka była, ale no, musimy być jakby na takie piłeczki przygotowani. Natomiast zobaczcie, co tam się dzieje. Już jest 3, 4, 5 pań po tamtej stronie. Teraz zmieniamy stronę, słuchajcie, i mamy piękną kontrę. Brawo, i patrzcie. Brawo, Nasiu, świetnie na obieg. Świetna ta piłeczka, kochani. Tak jak mówię, no troszkę stadna taka. Myślę, że na tamtym drugim boisku może będzie nam dane pograć. Myślę, że tamto chyba jednak jest troszeczkę większe. To jest boczne treningowe, natomiast tamto jest wytyczone z pełnowymiarowego boiska, także zobaczcie. No zacięty, kochani, ten meczyk. Dużo już nie ma tutaj czasu do końca. Prowadzimy 1-0 po dośrodkowaniu Nasi i strzale z główki koleżanki. Teraz Nasia, kochani, z lewej nóżki znowu dorzuca. Brawo! Dwa rogi, dwie asysty. Brawo, Naśka. Mamy piątki, co dziewczynki przybiły, słuchajcie. No, Nasia rośnie nam tutaj u dziewczynek na specjalistkę od stałych fragmentów gry. Brawo, Nasiu! Jej druga asysta, kochani, czyli robi to, co kocha. Natomiast, mówię, mogła jeszcze chyba do tej asysty dorzucić bramkę, gdyby zdecydowała się tam na rączkę prawą. Mariuszku, ja zaraz zadzwonię, bo nagrywam, dobra? Za chwilę się odezwę. Zaraz będę dzwonił, buźka. Dzwonił telefon, kochani, także za chwileczkę jesteście dla nas ważni, wiecie o tym. Bardzo was kochamy, szanujemy. Także oddzwonimy do kolegi. Patrzcie, troszkę jakby się dziewczynki roz... Brawo! Świetnie! Mamy 3-0, czyli Nasia dwie asysty i bramka. No to myślę, że w tej chwili fajnie. Brawo, Nasiu! No, udało się pokonać tą panią defensywną, która naprawdę świetnie tam sobie radziła. Gratulacje dla ciebie, koleżanko. Długo Nasia nie mogła wypracować sobie tam takiej właśnie czystej pozycji do strzału jak teraz, bo dziewczynka bardzo aktywna. Natomiast, kochani, 3-0 kończymy pierwsze nasze spotkanie z dziewczynkami z Lubina. Myślę, że Groszek i Pola nie są na nas złe, koleżanki z Fame Goal również, dlatego że tak funkcjonuje, kochani, piłka. Na tym to polega, natomiast pewnie dziewczynki razem kiedyś gdzieś tam się spotkają w kadrze, czy życzymy wam z całego serca, może w reprezentacji. Wszystkie na to pracują, a póki co świetnie się bawią. Gratulujemy, kochani, naprawdę fajnego meczu. Nasia, kochani, na początku dwie asysty z rzutów rożnych z prawej strony, z lewej strony, brawo, i bramka. Także myślę, że fajnie tutaj pomogła drużynie. Dobry meczyk, kochani, zagrała. Zobaczcie, teraz piątki z trenerami. To ważne właśnie, żeby nagradzać, żeby się cieszyć, żeby mieć z tego radość. A ja przypominam, kochani, pamiętajcie, zapraszamy was do Bełchatowa na obóz do Wawrzkowizny. Czy warto, czy nie warto, zapytajcie Groszka, zapytajcie Pole. One były z nami, kochani, chcą jechać po raz kolejny, z czego bardzo się cieszymy. Tworzy się trochę taka, kochani, szabełkowa, duża rodzina i to miłe, przyjemne i fajne. Przypominam, że w Bełchatowie pracujemy, ale również się bawimy. Nie zapominamy o tym, kochani, że piła ma dawać dużo radości. Pozdrawiam i do zobaczenia. Gratulacje pierwszego meczu.